Yo, yo, Dakan z tej strony. Jest inni... ze mną, mówią, że jestem. I popierdolony. I inni, że gruby. Inni, że gruby. Tak więc bardzo dojrzałe rozpoczęcie. Mam dla was książeczki, jakbyście chcieli się nauczyć rzucać zaklęcia leczenia i cure ailment. Ja także tam nie mam nic. Jak ktoś może czytać, to niech czyta, jak nie umie, to trudno. Ja mam tylko jedno oko i ja nie potrafię czytać. Jasne. A to mój Chaven trochę. Pan mechanik, pan chyba nie ma nic alchemii, no nie? Tak tylko się pytam. A kto pyta, nie bądź, on cały 10 na ja na mam 30 jako klecha, chłodny. O kurde. Nie, no nie będę cię drugi raz już męczyć z tą alchemizowaniem, chyba że chcesz po prostu ten... potiony po prostu cały czas pić. Nie, czekaj, jak 30 alchemii, to ile już masz szansę na duplikację? Już ci mówię, potion duplication chance using water 60%. Zajebiście, to będziesz pić po prostu jakieś pierdołowate potiony, aż wbijesz 40 i wtedy już tylko duplikujesz sobie. A ja mogę bez żadnego tam stricte tworzenia. A ja mogę zrobić staw i butelki. Zajebiście. Elegancko. Tak, możesz zrobić butelki, robisz... Jo, szczurek z tej strony, niektórzy mówią, że jest nieźle przemielony. Jak znajdziemy jakiegoś dużo tarcz na następnym poziomie, to wszystkie mi oddacie i znajdziemy szczura i będziemy robić... Tak, i będziesz sobie levelował. Little Big Man będziemy robić. Czy Bekuś ratatuje Remiego znaleźć? Ratatujów to dużo, słyszę. O, widzę pan szczur. Rata szczur. Rata szczurek? O nie, porobiony. Jo, uważaj moje mordo, bo tutaj mało życia masz. Nie, no tak, mam 18, jest git. Bertrapy najwięcej jak będzie robić i stawiać ich, to będzie absolutne zwycięstwo i sentry i inne takie. Ale na razie wolę sobie oszczędzać metalu, żeby mieć jakiś zapas malutki, chociaż albo żeby mi się trochę tinkering zwiększył. Spoko, poko. Bo czy większy tinkering, to mam większą szansę, że wcale wydrzuje dodatkowe materiały z czegoś. No i najważniejsze jest to, że im większy tinkering, tym możesz nam naprawić przedmioty na maksymalnym. Chociaż nawet nie maksymalny, chyba na 90% jesteś w stanie już nawet legendarne przedmioty nam naprawiać. A zobaczę, legendarny bonus. Mogę reparować większość broni i armorów. Oraz mam szansę na znalezienie golda w tych skrzynkach otworzonych wytrychem. Ditto. Ale dobra. Tak, tylko już nie ma napisane to, że mogę ulepszać itemy na przedmioty na do appraisu, proszę bardzo. Okej, okay. I'm coming. O, uwaga, szkieletor. Zajebiście. Dobra, wszystko zaraz appraisujemy, pięknie. Więc tak, Iron Spear jest dobry. Moldy Cream Pie, ale jest blessed, także jak ktoś chce się poczuć błogosławiony. Zobaczmy. A w ogóle mamy głód wyłączony. No tak, tak, ale możemy się nim leczyć. O, ale lufę należąco. Kurde. Przez nos ci chyba poszło, nie? No troszeczkę tak. No. Kurde, aleluj. W ogóle moja koza. On jako koza jest w stanie jeść bez otwieracza do puszek puszki. Koza śnieżna. Koza śnieżna. Znaczy nie, no to w sumie tak ekonomicznie, nie? Mniej metalu potrzeba. A śmieszne, bo ja puszki mogę jeszcze na metal przerabiać. Jep, i bardzo często, w ogóle on dostaje tak, mechanik ma bardzo ciekawe funkcje, on ma tą swoją książkę, boże, ten taki tool belt. Pudełko. Pudełko po prostu, z którego jak nam ułoży na przedmiot, to dostaje albo kawałki metaliczne, albo magiczne. I właśnie takie wszelkie magiczne książki. O, książki masz do jedzenia ogólnie dla siebie, Froza. Tylko się nauczy wpierw, żeby tego. Ale to nie, jest to jest tak... tylko książka taka fabularna. Jak... A nie, to ich nie mogę. Magiczne... A, no to zjedz te moje medyczne te, bo ja już się nauczyłem ich. Właśnie. To może sobie je opierdzielić, smacznego. Może, właśnie o. Medyczne przerabia sobie na magiczne fragmenty do tworzenia, a taka zwykła książka, która ma w sobie pierdoły opisane, to ją właśnie może zjeść. I on ma coś takiego, że ma tego demona z boilerem na plecach. To działa właśnie to w taki sposób, że jak tam do zera ma właśnie tej temperatury, zbliżające się, to może tam jeść kawałki metalu i inne takie rzeczy, żeby się podładować. Ale jak już ma zero metalu, to tam ma 3 stopnie, że ledwo co jest ognia w boilerze i inne takie rzeczy. To przeklęty mail. Przestraszyłem się. On jest odporny całkowicie na klątwę. Garanciarz, obudzi mi szkielet, przeszedł i go nie zauważyłeś. Nie, bo jestem tak szybki, że go wyminąłem. O, kurde, proszę, Froza, jedzenie. Chcecie po jednym ręczniku, bo mam 3 sztuki? Oczywiście, zawsze jeden ręcznik się przyda. Ja zwykłych książek nie mogę przerabiać. Ale możesz je zjeść. To jest do jedzenia dla ciebie. I maile tak samo, bo jeżeli nie masz ognia,
w bojlerze i chcesz zjeść na przykład kawałek metalu, to ci to ognia nie odnowi. Musisz wtedy kawałek papieru zjeść. Dobrze. No i wyczyściliśmy chyba całe pięterko. Już tutaj. Tak, i mam fajne przedmioty dla ciebie, Froza. Otóż kuszę miał tu pan kolega, a kuszę za Koszyński? Tak, Paweł. Proszę, pan Paweł. A co ty masz do kuszy? Bełty. Jakbyście mogli mi to ładnie zaprejzować. Jasne, już jest zaprejzowane. Tu masz taki hełm, tu masz takie buty i tu masz takie niebieskie pobłogosławione mięso, tu są strzały. Tyk, pyk, pyk. Okej, to możecie sobie założyć. I strzały srebrne zawsze w pytę. O, piękne mięso plus 2. Okej. Okay. No kaczka. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze jest. Widzę, że jest taka jakaś mała nieodkryta rzecz, ale to pewnie tylko ja tam nie poszedłem. Tutaj. A, bo tu. A nie, przepraszam, jest jakiś potion na ziemi. Of sickness. Rofring jest. O, tutaj jest jeszcze. O, jest, panowie. Wodę sobie jeszcze porobić. W sumie butelę. Tylko właśnie nie mam pustej butelki. Albo chyba, że wypiję te. Nie, sicknessa nie piję. Nie, spokojnie, Froza ci zrobi. On może tak już się robi buteleczkę. Buteleczka bardzo mało zajmuje, on sobie tinkering tym podbije jeszcze. To ładnie. Pochodnie mam przeklęty sobie pierścień antycharyzmy, jak ktoś by chciał. Antycharyzmy. Proszę. Dziękuję. No pięknie. Nazbieram ci pochodni też, Froza, na poziomie. Okej. Okay. Niby mam już spela, który nazywa się Salve, czyli posyła mi Salve, żyje dookoła rzeczy, ale to mi nie podnosi tinkeringu i ja to wolę robić ręcznie, za pomocą tego toolbelta. O, okej, wydawało mi się, że też podnosi, dobra. Okej, czapka Jestera, plus 0, 1 charyzmy daje. O, jest książka o Zap Brigadzie, tych celach, co tutaj byli. Guildmasters reportaż, jestem ciekaw. Strange band of individuals that have been sighted who operate without guild sanction. They call themselves the Scale Brigade and wield mighty staffs of lightning. Well equipped, they appear to patrol throughout all the depths of the Hamlet Mines. Okej, okay, so to po prostu był taki randomowy encounter i akurat nam siadł. Nawet nie, to bardzo musi być easter eggowe, bo nigdy w życiu ich nie miałem, a tak długo już grałem w tą gierkę. Czy mógłbym poprosić jeszcze o butelki, bo z tego ekranu leci buz. Butelki? Już. O, jak będziesz miał piwo w ogóle, to... Mam. O, no to poprosiłbym, bo... No to weź se golni, Gulczas. Gulczas, a jak sądzisz? Gulczas, jakie twoje zdanie? Kurwa. O kurczę, sukołu, buz. Chodź tu, szmato. No. W sumie mogliśmy ją nie bić, to bym sobie te skilla nabił, ale to spoko. Ale to kobieta. No tak, ale ona bije z pięści właśnie. Tak. Czekaj, jak ja tylko mam jedno pytanie zasadnicze. Nie, dobra. Okej, bo słyszałem grę z jakiegoś powodu na głośnikach, mimo że były słuchawki wybrane. Mam nadzieję, że się nagrywało poprawnie. Jak nie, no to dopiero od 7 minuty mamy dźwięk z gry. Esports ready. Jak ktoś ten Jester Hata bierze, czy nie? Nie, możesz brać śmiało. Ja niekoniecznie jestem klauni świat. Are you in, do you have a fetish for clown women? I takie, all women are clowns. Ja pierdzie. Ej, można sobie zaklepać ten, Hoyo, zaklepałem górę. Dips on the top bank. Tak, szkoda, że nie ma jakiegoś elementu, że na przykład zostajesz tu dłużej i odnawia to przeciwników czy coś. Albo że na przykład może... Nie bierzesz serio tej książki do jedzenia, Froza? Jak która? Zap Brigade, Scale Brigade. A, okej, okay, już biorę. I mam scrolla numer 9, który no effect, ale jest przeklęty. Ktoś chce zjeść takiego scrolla fajnego? Frozie na pewno. To ja będę mógł zjeść. I fajnie, bo znalazłem różdżkę Excellent Magic Staff of Opening, także jak znajdziemy coś zamkniętego... Możesz spokojnie użyć i sobie nalevelować, bo Froze z tym swoim lockpickiem i tingeringiem naprawdę prawie już wszystko teraz może otwierać. Mhm. No dobra, no to chodźmy do wyjścia, bo w sumie już wszystko opierdzieliliśmy. Napierdzielam, pa jak biegnę. Okej. Okay. Tup, tup. Jak znajdziemy pana Szczursona, to... Tak, to będziesz sobie power levelował. Właśnie, nie ubijajmy go. Oh, thank you. You feel better already. Very good, you feel better. Idę. Przybiegłem, okej. Okay. Dobra, o, słyszę pan Szczur. Zaraz tu. Dzięki za tą masową rzeczy. O, jest pan Szczurkę, no. Dobra, to baw się ze Szczursonem. Gryzie mnie. A, Bober! A ty ujebam, że, a ty ujebam, że. Długo nie porobi, bo jednak mam niski ten skill. O, ale... dwa kraniki tu są, no. To wzywa butelki normalnie. Wzywa butelki. Myk 29 tarczy. O, jakaś książka jakby. O, ale się wysypało.
Jak mam tarczę na 100, o nie, będziemy... slajma wywołałem z lasu, no szkurna, ty slajmie, ośmiorniczko, octopusi. Octopusi pierwszy. Octopusi. Ała, ała, ała. Dobra, uklepałem, już cię healuję. Healuj mnie, bo ja jestem bardzo papierowy, mam zero pancerza. Dosłownie spoko. Papierowy, bo jesz papier, śmieszny żart. A inni mówią, że jesteś gruby, yo, yo. Dlaczego oni gruby, tak mówią? A przynajmniej gruby nie powinien mieć większej klasy pancerza. Nie. Znaczy nie, ktoś mówił, że to jest urban kevlar, tak zwany, że jak cię gną nożem, to jest szansa, że twoje warstwy tłuszczu cię ochronią. Proszę, oto przedmioty do przerobienia. A ja sobie wypiję piwo. Gulczas, co sądzisz? Piwo, my paliwo. Gulczas, jakie jest twoja opinia? Kurwa, tak niszczyć ten cały... Proszę wyraź swoją opinię, Gulczyński. Tak. Gulczyński. Gulczyński, podziel się swoimi przemyśleniami. O Jezus, już jeszcze gorzej. Tragedia. O, w ogóle jak porobisz masę bear-trapów, to na lu... O, General Store jeszcze, możemy mu wszystko sprzedać w takim wypadku. Mhm. No to kurde, zbieraj sobie po... O, witam pan Krab. Dobra, różdżka, dobre zadanie. Dziewczynka je kraba. Dramatyczny krzyk. A nie, Mr. Krab, znalazłem szkielety, które są w celi. Czy ktoś jest zasięgowcem? Nie. Ja jestem. A, no to sobie mogę zaprosić. Bo widzę, że mają kill-off, a ja lubię Minecraft. Minecraft? Tutaj są? O. No są. Tu jakąś pelerynkę wyrzucam. Mhm. Proszę, do rozwalenia oraz książka, jakiś spellbook. O, pięknie. To zaraz przeczytamy, co to za spellbook jest. Identity. Ale jeszcze nie mogę się nauczyć. A druga to jest Light, ale jest przeklęty, więc na przeklętego Lighta czytać nie będę, szanujmy się. Ale Light zawsze był przeklęty, odkąd miał deal z Shinigami. Jakie męczące. Zawardo, masz ser. To był strasznie serowy żart. Slightly aged cheese. Po tej stronie też są szkielety za ścianką, jak chcesz. Tak, tutaj? Burger King, sałata, stopa. O! Magic Staff of Slow, proszę, do przerobienia, jest zepsuty. Mhm. No, basically jak pozdobywasz tu masę przedmiotów, to na pewno działka już strzelają, co możesz zrobić. Dobra, hełm, to jest przeklęte. Zaraz porobię, dobra, tylko sobie... Przeklęte, tarcza dla ciebie, Trawisku. Decrepit Wooden Shield. Zajebiście, dziękuję. It's showtime, you shorts. I na spokojnie sobie zrobimy ten poziom z krasnoludami. No, tam będzie I going fortified disposition. No, przeklęte, zapcha się praktycznie każde wejście z pomocą Bear-trapów. Postawiasz jeszcze działka w każdym korytarzu i tyle. Jak pewnie ktoś przejdzie przez środek, no i zrobisz noisemakera, żeby przywołać w pewnym momencie. Tutaj jeszcze przeklęte, więc magiczny przedmiot będziesz miał. O proszę. Cracked Ring of Slow Digestion. No, bez różnicy, ale... Okej, okay, rzucam żarełko, jakby ktoś chciał. Okej, okay, mogę je podidentyfikować albo postakować. A czy postakować bardziej. Aha, dobra. Wydaje mi się, że na spokojnie mamy tyle jedzenia, że możesz włączyć głód. Jeszcze masz slow digestion, to... Ja wiem, ale to nam teoretycznie nie jest potrzebne, bo HP regen ja zapewniam, a i tak mamy w razie czego ten efekt regeneration, więc HP się nie regeneruje, więc... Właśnie, wyłączając głód, ten regeneration się włącza z powrotem i uważam, że na krasnoludach jak najbardziej trzeba będzie go włączyć, żeby w razie jak tam otrzymamy jakieś obrażenie, żeby od razu zaczęło się to regenić. No jak chcesz, znaczy no ja jestem specjalnie po to healerem, żebyśmy nie musieli się bawić w głód. O, wierz mi, to będzie chwila dosłownie, jak każdy mały pypek życia to... Zrobię jeszcze dwa bear-trapy, mam cztery bear-trapy, na cztery wejście, dwie wieżyczki, na dwa kąty pokoju. Bear-trapy możesz mi dać, ja od razu je postawię, a ty się zajmiesz wieżyczkami na cztery. Travis, ja nie wiedziałem, że ty lubisz trapy. Spoko, to... Listen, the dick only makes it better. No trapy są bardzo heteroseksualne. Właśnie. Nie. Jak najbardziej. Jeżeli masz intencję, że to jest kobieta, tylko po prostu jest bez odpałów kobiecych, no to w takim wypadku posuwasz kobietę. To jest prosta zasada. Jeżeli traktujesz mężczyznę, którego posuwasz jak kobieta, to jesteś heteroseksualny. Listen here, you little shit. Wszystko jest proste i logiczne. Spójrz na Gimpera przecież. Nie, dziękuję. To nie miało mieć sensu, po prostu spójrz na Gimpera. No thanks. Dobra.
otwarta brama, mam nadzieję. O, handlarz, a czym jesteś handlarzem? Wszystkie General to. Store! O, kolego! O, przed wejściem do krasnoludów ustawiam, o, bubbly potion jakiś. Przed wróceniem podróż, no to jest już zabrać. Potion of water plus 2, zajebiście, będzie dla... Woda plus 2. Skrakowany jacynt, gościu, na pewno chciałbyś to. Za proszę, 458 golda. Froza też może ci robić alembik. O, proszę. O, trolla, znalazłem trolla trollowego. Ale nie troluj. No, nie, no... Kurde, pa, jaki troll tam siedzi, jak tam stuka w klawiaturze. A to kajtuj go. Enjoy, zabij go całego. Ja się nawet nie będę... Nie, zabiłem go całego. Żeby było śmiesznie. Ale to, czekaj, Bertrapa może mu jakiegoś... O, patrz frajera. Trochę pomogę? Jak go rozstrzelałem? Rozstrzelany dosłownie jak w Wołyniu, nie? Ja pierdziele, byłeś królem strzelców? Tak, grałem wtedy w Sabotura i powiedziałem, ja pierdziele, ja jestem jedynym baronem i zacząłem strzelać do ludzi. Ja pierdziele, to tak witchwayneńsko strasznie. Nie no skąd, czemu od razu tak jak on? Znaczy może troszeczkę. W ogóle coś mnie dzisiaj olśniło. No. Bo gra się nazywa Baroni, co nie? No. Barony. A wiecie, jakie to są easter eggi związane z kucykami, co nie? No. A co jakby nazwa broni? Wywodzi się od broni. Ojeju. Nie, no weź nie, nie psuj tej gry, kurno. Kurde, gra jest naprawdę fajna, weź. Bo cię odholuję. Bo cię odholuję. Za bramę, raz powiedziałem. Wypierdzielaj bramię za chamię. Rozkwiny mądrego kraba z jeziora. Teraz jesteś, kurde, mądrym robotem. Teraz w sumie wyglądasz jak... Kurde, jak się nazywał ten robot z Invincible? Duchowicius. Duchowicius, tak, to był robot Duchowicius. Koniec zdania. O nie, gasny. Okej, okay, mam książkę dla ciebie, jakby co. Chcesz przeklętego lighta do zjedzenia? O, chętnie. No to masz tutaj. Wyrzuciliśmy tu przed wejściem. Dwie książki i wyrzuciłem ci u tego, przed handlarzem. Dobra, w końcu mogę chodzić do handlarzy bez ryzyka, że mnie kurde rozstrzelają. Tak, bo jesteś niewolnikiem jako automaton. Mhm. Okej, okay, no. Amulet pływania, po co mi to? Możesz dać mi... A nie, to mnie, bo sprzedajcie, mam... Nie, no właśnie sprzedaję gościowi, robię sobie porządki wiosenne, trzymam tylko potionki. Dobra, ja jestem już tutaj przy wejściu do panów gremlinów, znaczy goblinów, znaczy nie goblaków, tylko krasnoludów, ale... A myślicie, czy nie kupić od gościa Potion of Restore Magic, bo to jest 87 golda tylko. Oczywiście, warto. No i 5 sztuk już sobie kupiłem. Ja wiem, bo on jest bardzo dobrym składnikiem później. Tak, bo jak Restore Magic połączysz z niewidzialnością, to wtedy masz extra healing. Mhm. A niewidzialność uzyskujesz przez fruit juice i szybkość. A ja zobaczę, co ja potrzebuję, by stworzyć alembik. O, Curail mam. A, 60 tinkeringu, ale mam już 56. Czy ma ktoś nadmiarowe złoto, żebym sobie dokupił więcej potionków? Nie. Ja mam 189, już idę. Helikoptery, bo helikopterek jest fajny, bo on... Dziękuję. Mój helikopterek pułapki może wykrywać. Co więcej, może wykrywać też wrogów przez ściany. Tak, to w sumie... Potem go stworzę, bo jak go stworzę, nie będę miał sobie surowców. Do utrzymania. Ja bym robił cały czas te bertrapy, bo one szybko będą się psuć. Kupić ci tarczę trawisku, bo jest za 66. Nie, jakaś. Zostaw nie. Sobie na potiony i inne takie rzeczy. Nie, no, nawet zostało mi tylko po prostu 85 golda, chciałem sobie trading wbijać. Spoko, no, na kolejnym poziomie teraz to będziemy mieli masowo pieniędzy. Dobra, zapozbyć się pochodni i stawiam Jaha. Bertrapy, przynajmniej dwa. Okej, okay, pochodnie zdjęte. Stawiam jeszcze dami boty, by się triggerowały na coś innego. Dobra. Tu te drzwi są i uważaj, Gareci, bo tu będą... Nie wiem, te gnomy. Gnomy, te gamenomia będą z tymi pociskami... Różdżkowymi. Różdżkowymi. O, już coś się triggerowało? Ciep, one ciepają, tak, nie rzucaj tego noisemakera teraz, bo to wszystko nie się rzucam. Zmierza, tak. A teraz czekamy po prostu, aż pojedynczy niech sobie gdzieś przyjdzie. Mhm. Ciep. Chyba, że ktoś pójdzie na szpicę i ich tutaj przeprowadzi. Mogę tak zrobić, tylko daj mi Bertrapa. Ale ja ci dam wszystkie już. A, czyli nie możesz zrobić więcej? Mogę. To poprosiłbym.
tutaj pochodnie do przerobienia. Ręcznik da, jakbyś chciał zjeść. Nie wiem, czy możesz jeść ręczniki. Może jeść ręczniki. Jedz ręcznik! Dam radę, tylko jeden dorabiać, bo już nie mam z tego. Zawsze wpytę. Dobra. Ciep. Jeżeli sobie życzysz, możemy to zrobić w taki sposób, że Noisemakera... O? O, dobra, już przyciąga. Zajebiście. Troll. Kurwo. Myk. Cknięty. I myk. Bertrapa. Odnawiamy. Rzucamy. Zajebiście. Ciep. Ale ciap. No strasznie ciepają, kurczę. Ja bym tam ich ciupnął w łeb. Dobra. O, ktoś sobie. Gamenomia się wbił w tego. W trapa, włazi. Zdychaj. Ale mu walnąłem. No, Bertrapy piękna sprawa, bo nakłada paraliż. Jakby to tylko nakładało krwawienie i stanie w miejscu, ale jeszcze, że on cię nie atakuje. To jest najlepsza rzecz. Kładę tutaj Bertrapa z powrotem. Szkoda tylko, że one nie stakują się wszystkie, bo tracą swoją tą wytrzymałość, ale Luzi tak. No niestety. Lok, przeklęty Magic Staff of Lightning. No co za feliczki, nie mogę mieć. To weź go i wystrzelaj całkowicie. Ale jest przeklęty. Aha, no tak, w sumie jak jest przeklęty i się... Tak, wystrzelaj go, to go potem wyrzucisz. O. Chodź tu, Cfelu. Ja pierdzielę, ile to ma tego charge'a! Garecik, ja polecam, żebyś sobie to zostawił na walkę z przeciwnikami, bo zrobimy tak, że rzuci się Noisemaker w korytarz, który się wykopie, tam wszyscy przeciwnicy gnomek, się... Gnomek! Gnomek 13. Gnomek 13 ubiten. I wtedy dużo sobie levela nabijesz. Excellent pickaxe, bez żadnych wad. Och, i ładna tarcza dla Travisa. Znaczy, no nie jest jakaś przesadnie ładna, ale nie jest gówniana. Nie no, ma tu narysowanego furasa, to całkiem ładne. O, troll się dobija przez drzwi. Ja przejmuję. Łap hile. Zajebiście. Dobra. Wszyscy na pełnym zdrowiu, nikt tutaj nie umiera. Jak moje wyżyki kogoś zabijają, to mi to podwyższa, to też tinkering mi podbija. Znaczy zabijanie i w ogóle obrażenia. Tak. Dobra, wszystko poustawione z powrotem. No wyobraź sobie, jakby Gareth, jakby się tu wrzuciło Noisemaker, nie? I nagle wszyscy... Ale wszystko by się zleciało. O chłopie. O chłopie, co za zajebista gra. Ciep. I uwaga, bo magiczny... Nie... O, dobra. Niech wpadnie w ten i dopiero wtedy tłuczemy. A Garecik, zbieraj sobie te wszystkie stawy. Tak, no właśnie apraizuje dla nas. Dla siebie, tylko ty tutaj smaki nadupiasz. Ale na przykład jak jest serviceable cloak plus jeden, no to możecie sobie pelerynkę założyć. Ależ oczywiście. Więc nie broń. Dobra, mam przeklętą różdżkę, zakładam ją. Froza ma dorąbaną w kosmos tą swoją kapotkę, bo ona całkowicie odporność na ogień daje. Ja... Ale nie wiem, czy jego rasa stricte ma odporność na ogień, czy to właśnie tylko z tej kapotki jest właśnie. Tylko z tej kapotki. Okej, okay. Czyli to oszustwo, pedalstwo. Najgorzej. Siusiakowe pedalstwo. Co oni nienawidzę. Się gdzieś tam między sobą? Nie, to pewnie pułapka jakaś. O, Tumpus leci! Uwaga, przyciągam Tumpusa, ma mało życia. Pum! Elegancjo. Jak American Police. Kurwa, ile przedmiotów. Dobra, biorę wszystko i wyrzucam tam u nas, żebyśmy mieli na przerabianie. Wydaje mi się, dobra, że gemsony nawet też można oddać, bo z tego poziomu Garecik spokojnie jest 5000. Gnomka jakiegoś przez korytarz zawaliłem na drugi koniec świata. Proszę, wyrzucam wszystkie przedmioty do apraizowania i do przerabiania. Dobra, lecę. Okej, okay, to wyrzucę Garethowi. Okej, okay, ja się dzisiaj w Price nie bawię. Sru, tu, wciągamy wszystko. Ale tego, ale chyba dżemem mogę przerobić, co nie sobie. Tak, jak najbardziej, bo i tak 5000 hajsu z tego będzie, a tylko Garecik i ty będziecie kupować coś. Excellent pickaxe dla kogoś, plus jeden, pobłogosławiony. Proszę stać. Flawless Obsidian, jak chcesz zjeść. Jeden pickaxe mi się przyda. Jak zjeść? On z tego magię ma strasznie dużo. Aha, okej. Okay. A dla ciebie butelka. Proszę bardzo. To masz tutaj jacynt za 1700, on jest dużo wart, nie wiem czy nie szkoda wtedy. Dobra, to może na razie zostawimy te dużo warte te, bo tutaj jest zawsze merchant na tym poziomie i może się akurat trafić taki, co sprzeda, okay, i kupuje te gemsony. Mhm. Powidło. Kurwa. Oj, jakieś ciężkie tematy. No, kolego. Okay, to ja zrobię teraz taki myk, już ci pokazuję, Garecik, co ja zawsze tutaj robię. Jesteśmy ładnie tu rozstawieni, nie? No. To wracamy na środek i zrobię jeden korytarz. Okej, okay, Bertrapa nie chcę wyłączać, jest bardzo kluczowy. Aha, rozjebał się, dobra. I ja zrobię jeden korytarz wzdłuż, całkowicie do przodu tutaj. No.
rozwalając nawet pickaxe, to bez znaczenia. Dobra, jest do samego końca. I jeden noisemaker będzie potrzebny. I noisemaker na sam koniec, gdzieś tak w połowie, znaczy na sam koniec albo w połowie się rzuca, zbiegają się tam wszyscy, a ty wtedy lightning staffem spamujesz po prostu przez długość korytarza. Rzucam tutaj, dobra? Jaha. Przygotuj sobie garecik lightning staff, jeżeli... Ja chcesz. Mam przygotowany jak najbardziej. Dobra, rzucony? To wracamy się, bo że FPS-y spadły. I z tego poziomu zaraz strzelaj po prostu w sam środek tam i zobaczysz, że będziesz trafiać masę wrogów. Kurde, Gareth cwaniak. Strzela już teraz, na spokojnie. Kurde, poszło. Zajebiście. I tam już nic nie ma. Jak mi się wydaje. No to teraz drugi koniec, tak samo. Nie, idzie być. Jeden z ten, z kilopem, frajer. Ciepa, jakiś frajerek z kilopem. Ty, obcasy na oktopusie! O, to chcę go pobić. W sensie, niech mi popije. Okej, okay, dobra. To ja chcę ci killa i sobie. O, moje wyrzeczki no ma rozstrzelały z tyłu. Nice. I bardzo dobrze. Wpadł w trapa. Pozycja jest bardzo ufortyfikowana. Kurwa, pięścią mnie bije. Lepiej być nie mogło, nie? Okej, okay. Wooden Shield, Bless, plus 2 Armor Class. Wyrzucam go tam za tobą, Travis, jakbyś chciał. Jaha, ja zaraz przyjdę. Nie mogę zjeść leśnika, wielka szkoda. A nie mogę, mogę go przerobić za jeden skrap. Tchumpus szmato? Jeb, kurwo. Ale mu strzeliłem prosto. Ciągle go gnoisz? Tak, znaczy kolejny tchumpus był po prostu. Dobra, mam masę przedmiotów, zaraz tam wyrzucę. Bo ja właśnie szedłem po upgrading, to rozumiem, że już mi przynosisz. Mogę tak, kamienie. Tak. Już zacząłem upgradeować w tle troszeczkę, więc wyrzucam wszystko, co mogę jeszcze. Mm-hmm. Proszę, kolełka sobie akurat założę, shieldy sobie zostawię, to jest jeszcze działające. To jeszcze excellent pickaxe daje. Tu przedmioty do rozwalenia, przeklęty pickaxe. O, pięknie. Myk, bear trap postawiony. Ale ich strapowaliśmy. Tak to się kurde robi, a nie jakieś nie wiem co tu robić, ciężki moment w całej tej gierce. Chyba czas umierać. Aj, 11 mi się kojarzy taka cyfra. A mnie się kojarzy Cardilage. Mam brand new Scroll of Summon plus 1 pobłogosławiony. Czy ktoś chce sobie summonować potworki? A summonuj se, proszę cię bardzo. A summonuj se, bo to są tego, towarzysze będą. A no tak, potwory. I to przywołało ludzi. Rol przyszedł, wpadł w trapa i zaraz kurde ja go strapuję. O, został strapowany. No. Miał takie, kurwa, myślałem, że to fajna dziewczyna bez cycków, a to się okazał chłopak z kutasem. Najgorzej. Najgorzej. Dobra, tutaj pickaxe do rozwalenia. Kurde, jaki... Czekaj, co za random? To twój kolega, czy taki po prostu... Tak, to są trzech moich sumonowanych ziomali. W tym korytarzu możemy zrobić kolejne przywoływanie i garecik znowu sobie rozwali. Dobra, no to ja różdżkę mam gotową, jak chcecie to... Dit to. Okay. Dobra. To ja idę noisemakerować tutaj. Okay. A ja wam tutaj wyrzucę jakieś żarełka, jakbyście chcieli sobie hapetki regenerować, to macie. Noisemaker został rzucony. No to Garecik, już teraz możesz powoli tam strzelać, bo widziałem nawet tam jednego trolla. Yeah! Piu, 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 piu! O, jeszcze te! Gnomy! Piu! I nie ma. Dobra. I zajebiście, i w prawą i w lewą stronę tak samo się zrobi. Oła! Spierdalaj! Daję ci heala! To jest ścianę, uciekaj! Ale mu wbiłem kurwa patyk w szyję, nie? To... Ale mu sztylet u mnie w plecy. Wbił. Cofam się do nas. Zjedz tam sobie kurwa kotlety z patelni, grubasie. 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 Dokładnie. Zjedz sobie te mięsa, co leżą na ziemi. Jasne. O, możesz włączyć hunger z powrotem, już tyle mamy tego jedzenia. Ale jesteśmy wszyscy wyhealowani, Travis. Dobra. Ja idę sobie poszukać chociaż jednego gnomlena, który jest skillofem po prostu, żeby sobie ponabije tą tarczę. Ty, a tamtych frajerów, których ja pozabijałem, gdzieś powypadały z nich te rzeczy? Froza podnieś, zaraz ci wyrzucę. Aha, dobra, bo chciałem je inspektować. Okej, okay, to proszę, rzucam ci je tutaj. Okay. To jest w ogóle easter egg z Minecraftem, że się znajduje ten, obsydianowy kilof. Diamentowy. Jaki? Diamentowy. Bo ja wiem, on jest fioletowy taki, to bym myślał, no, że to tylko, on jest, to jest tylko, że on jest w Minetown, w tym chyba w mieście, a nie tutaj.
Nie, tutaj. W jednym i drugim miejscu jest. Tutaj na pewno. A kiedyś w ogóle Garecik zauważył, że my mamy już wyjście na samym początku, jakby co. A kiedyś było tak, że musieliśmy całe te miny tutaj szukać w tych labiryntach, żeby znaleźć wyjście. To była masakra. Ja pierdziela, tak to od razu na wejściu, dzień dobry. No i ogólnie tu wszystkie widzisz, są, jest masa ścianek z goldem, to można sobie po prostu to porozwalać i... Tak, tylko ja wolę nie iść sam, bo jestem bardzo pajperowy. Oczywiście, ja tutaj sobie szukam. Garecik. Okay. What's up? Ja się wolę trzymać ciebie, bo ty masz jeszcze światełko sobie ładne. No. A ja będę chodził za tobą i kopał ściany z goldem. Brzmi legitymacyjnie. Okej. Okay. O, tu jest geld. O kurwa. Ja tu mam kurde dwóch ciapciaków. Tu jest też geld. Magicznych, więc nawet nie idę. Ja szukam takiego jednego tu z kilofrajerka. Elegancko. Okay. Poszedł kilofałka, ale to nie, bo mam jeszcze jeden w zapasie. No i zajebiście, bo tu jest kolejny geld. O! Okej. Okay. O, tu z kolei. O, kill of Minecrafta, no nie wierzę. You aren't crafting something, so you don't need this. Kliknąłem na to prawy. A weź mi też rzuć. Ale to, nie, no, on zniknął, jak wziąłem prawy, to on po prostu spadł w dół, jak gdyby, nie podniosło mi go. O nie, on szedł do bokrumsów, dobra. Tylko nie podnosisz, to jest po prostu easter egg, że go... Ale no było, haha, bo widziałem dosłownie, to był kill of X z Minecrafta. Yep. A ja se znalazłem... O, skrzynka. Gnomlana. It's locked. Ja powiem, że nie jest locked i rzucę... Bo chciałem go zlockpikować, dobra. A, przepraszam, no to ja już otworzyłem. To nic. Czekaj, to... Magi Staff of Poison, I guess. Pomóż mi go rozwalić, to się przejdzie dalej niż dobra, tak. Dobra, nie ma problemu. Ja sobie biję Gnomlana, który mnie bije z piąchy. W sensie, tarcza mi nabija, już mam 41 level. Ciapy słyszę. No są ciap-ciapy. Ja też słyszę ciap-ciapa. Ciap-ciap-ciap-ciap-ciap. Ciup-ciup. Okej. On chyba gdzieś tutaj będzie, tak gdzieś słyszę. Magic Missile. Kurczę, jeszcze nie mogę się tego nauczyć, ale bym się nauczył Magic Missile. Uuu, jak znalazłem Magic Missile, to jest najpotężniejszy czar. To jest magiczny, uciekaj stąd. Dobra, spierdzielamy. Moje ziomkowie się nim zajmą. Dostajesz poison, frajerze! Haha! Zdychasz! Aha, zdycha! A, ci rzucam. Rozpierdolę tego gnoma, jak ten kurwa sweter. Myk, 50 level w tarczy. Im wyższy mam level, tym dłużej się ona rozwala, zajebiście. Dobra. Jest jakiś ciap-ciap chyba po lewej, ostrożnie. Jest jakiś ciap-ciap po lewej. Jesteście blisko mnie, więc tam wiecie, uważajcie, żebyście mnie jest. Nie rozwalili. Jest, dostał. Zdycha! Tutaj ja się biję z kolegą, więc tam siema, że i Seba ma do mnie problem. Nie! A przepraszam, nie dobra, tylko raz muszę. To zabieram moich ludzi stąd, żeby przypadkiem nie przeszkodzili ci w zabawie. You feel better already. 55 level tarczy. Po prostu kurde robię takie little big man, little big man. Co tu jest? Czy zepsute różdżki możesz jeść? Mogę. A to tutaj wyrzuciłem dwie. Jakbyś był głodny, jakbyś miał apetyt akurat. Zjadłem. Na zdrowie. Understandable, smacznego. Wszędzie ja taki długi patyk, taką kurwa długą pryncypałkę różdżkową, nie? Pyszne. Cześć, tu T-Volt. Jem pyszne różdżki. Pyszne patyki, pyszne różdżki. Miam. Myk 60 level w tarczy. Skończył mi się kilo. O, słyszę ciap-ciapy, ostrożnie. Po lewej gdzieś. Joralej mówią, że jest... Aha. Ja pierdzielę, ale bym to przeczytał. Mój sojusznik, mówią, że jesteś... O, jest ciap-ciap koło mnie. Garcik, widzę, fest ma zabawę. Znaczy nie, po prostu przypomina mi się Walaszek z tym jego właśnie puu. Ena, puu. A, w sensie z tą... Tak, z wyrzutnią. Tak. Kurde, ten mecenas miałem powiedzieć. Ten kurde komendant był dojebany w kosmos. Sugerowanie, że tak naprawdę nie zniszczyli jakichś dokumentów, które tam były i zrobili przez to zamieszanie, no nie? Sugerowanie, że powinien ponieść za to jakąkolwiek odpowiedzialność, bo no ten... No nie, no bo to była rządowa akcja, no zniszczenie dokumentów, które były nieprzychylne władzy.
jest kurwa niemożliwe, że kurwa ktoś doprowadził do takiej sytuacji i ojej, akurat to było w tej komendzie, w której trzymali bardzo ważne jakieś dokumenty. A teraz Travis, a co jeśli on po prostu jest na tyle głupi? Po prostu. Nie. Znaczy, to nie jest psajop, on jest debilem. What if? Dobierzemy pod uwagę to, że dostał awans za swoją głupotę. Dobra, ja już sobie porozwalałem wszystkie tarcze, mam tam level chyba kurde 60 już. Wyrzucam masę przedmiotów. Okej, okay, ciapa uwaliłem. Znalazłem kilof, dziękuję. Będę ja zaraz... Ja pierdzielę, ile przedmiotów mam do wyrzucenia dla was, mordeczki. Bo to będziesz... Tutaj przełożyć... coś kastuje co chwilę. Tutaj jest hełm do zdobycia, który daje ci plus do inteligencji, to będzie dla ciebie dobry. Pan Garrett, dobra, pan, to wezmę kilof i w dłoń. Pan Garrett, czy mógłbyś włączyć głoda? Okej, okay, mogę, I guess. Metoda na głoda? Metoda na głoda, bo... Hunger on. Po prostu potrzebuję level. Znaczy tego, odnawiania rzeczy. O, cię chuj! Ale mi zajebał, spierdalam. Dobra, idę do ciebie z leczeniem, ale żeś odwalił. Spoko, ciap, ciap. Dobra, idę z wami się trzymać najlepiej. O nie, pułapka mnie uśpiła. Nie! Dobranoc. Siema. Wpadłem w limbo of the lost. Dobranoc. Nie no, to się rozkopię tego trapa, bo trapy są wiesz jakie. Pedalskie, homoseksualne. Nie macie kilofa jakiegoś, żeby rozwalić te ściany? Ła, ła. Mam. To jest... No to rozwalajcie. Ale wziąłeś już to? Ten przedmiot? No. To jest! Zabiło go. Tu pułapka była. Chuj, ważne, że ma ten hełm fajny. Mam. Oczywiście, że tam jest pułapka, jakbyś nie zauważył Froza, są cztery ściany obok was. Chcesz jeszcze tarczę, Travis? Aha, oczywiście. Ale to może trzeba umierać. Ale Garecik, czy masz kilof przy sobie? Mam. Wyekwipuj go i rozwal te ściany, które do was strzelają. Szkoda mi było, wolałem wykopywać złoto, no ale tak zrobię. Raczej... Aha, mam kerst, dobra, muszę najpierw wystrzelić swoją kerst różdżkę. Się dziwię, czemu nie mogę zmienić? Masz skercz. Ja pierdzielę, ile ona będzie... No, w końcu, dziękuję. Różdżka została zużyta, misja nieudana. Tak jestem zdziwiony, żebyście tam wchodzili, kiedy ten... Znaczy ja umiałem się ułożyć między pułapkami. Okej. Okay. Ja myślałem, że się ustawiłem między pułapkami, ale myślałem źle. Przez chwilę myślałem... Aaaa! Możesz mi dać kilofy, to ja będę rozwalać w takim wypadku. Znaczy nie, no ten jeden już mam tutaj założony. O, czekaj, gauntlety są jakieś, plus 3 stalowe, chcesz? I no oczywiście, ja mam... Wszystkie perki na to, żeby nosić ciężkie rzeczy. Dobra, czy ktoś tu jeszcze żyje? Ta jedna dziewczynka przeżyła, no ładnie. Proponuję, żebyśmy poszli na środek, bo chciałbym właśnie wyrzucić te wszystkie śmieci, jakie zdobyliśmy i przy wychodzeniu z poziomu wrzuci się wszystko w Frozie. Understandable. Jeszcze ciepciapy, kurde, gdzieś są cały czas. No, tak więc widzisz, to jest chwila dosłownie, kiedy ten kurde strzelający kurew rozwali nas wszystkich. Dobra, wyrzucam. Dobra, a ja tutaj jeszcze postaram się znaleźć trochę bloczków złota, gdzieś. Tylko jak ja to przerobię, jak ja już nie żyję? Weźmiemy dla ciebie na następny poziom. Jest. Jest. Dobra, trzeba znaleźć więcej tych gnomów z kilofami. Seks z pedałami. Nie, Travis. Lecę do ciebie, Garecik. A tylko też weźcie moje wyżyczki na sam level. W sumie bardzo dobrym pomysłem by było wzięcie przynajmniej z jednego trapa, żeby stawiać go pod nogi temu goblakowi. I on wtedy będzie miał takie, dlaczego mi stoi? Przecież to przecież chłopiec. I my wtedy takie, a ty kurwo, i napierdalamy go po ryju. A, mam kilofiarza, pach! Dobra, zajebiście. Nawet jakby kilof był przeklęty, to ty będziesz tam... No to ci wyrzucam w trawisku kilofik. I pelerynkę, serviceable plus 1, jakbyś chciał. A, nie dobra, widzę, czekaj, bo tu jeszcze są jakieś ciapciapy. Siema, mordo. Siema, z tej strony czarodziej nie żyje. Dobra. Zajebiście, dobra, kill off jest. Jakby czarodziej czy coś, to mam bertrapy. Czekaj, zaraz rzucę ci tarczę tutaj, jest serviceable, więc jest całkiem dobra. A samemu sobie założę przeklętą różdżkę. No gdzie... O, dwóch ciap, ostrożnie, nie bodyblockował i co to Everill robi? Everill Lavin normalnie. Zresztą, kurwa, ty tak napierdzielasz DPS-y, że nie powinienem się przejmować. Dobra, czas rozwalić po prostu ścianki i zbierać hajs. I troll jest... Już? Myk, proszę, możesz go teraz cyknąć i wejdzie w dupę. O, Tchumpus jeszcze.
To uciekaj! Nie no. Myk, stawiam kolejną przed tobą. Zdech i gnom też zdech. Dojebanie w kosmos. Ciep, ciep, ciap, ciep, ciep. Czemu oni tak ciupciają strasznie? O kurwa, dlatego, bo tu... Ciupciak, zdech! Dobra. Would you like to give me some healing? Yes! Miałem akurat pH i się rozwaliło. Proszę bardzo. Zjebiście! Jesteśmy dojrzałymi mężczyznami. Dlatego mówimy szłęż. Dobrze, że te ciap-ciapy się chociaż przyznają. Dobra, kill off. W łapę i... Piusiek w rękę i wykopujemy. Po prostu szukamy tutaj złota. O, złoto i skrzynia. We're hunting for gold, Marty, gold. Lepiej się trzymajmy razem, bo jak kurde... Sklep? O, sklep. Sklep. And jak? It's a general store. Możesz sprzedać dżemy, które zaprejzowałeś. Yes. Jest, pieniądze, jest. I mogę w sumie wyrzucić tu masę rzeczy, które... I nie kupuję wyrzucić. Sobie potionki. W sumie rzeczy magiczne, pyk, zostawię tutaj dla Frozen. Brand new scroll, labeled, zobaczmy co to jest za scroll. Magic mapping. Użyłem sobie. Okej, wyrzucam, to w takim wypadku przekopię się i wyrzucę wszystkie przedmioty, które będziesz mógł sprzedać temu ziomeczkowi, które po prostu nie są magiczne. Komu strzelasz? Próbuję po prostu pozbyć się przeklętej różdżki. Ale mi zajebał. Gościu, zamykam cię drzwi, nigdzie nie idziesz, gadaj ze mną, frajerze, musimy porozmawiać. Zapomniałem, przepraszam. Zamyśliłem. Noted. Uspokoił się? Tak, uspokoił się, rozmawiam z nim. Wypykasz też kuzni lubi. Cały czas z nim rozmawiam, nic nie rób, głupiego. Dobrze. Staraj się. Dobrze, to jest. Try to not make him mad. Nie bądź sobą, idź indziej. No właśnie idę gdzie indziej, poszedłem sobie gdzie indziej, chyba to powinno być już luz. Ale idź gdzie indziej, bardziej gdzie indziej. No już poszedłem bardziej gdzie indziej. Nie można iść bardziej gdzie indziej. Surprise, można. Coś się chyba o mojej wieżyczki tutaj tam zabije. Zgadza się, dojebali się do twojej wieżyczki i ją zabili. Czy masz buty, Travis, bo mam buty skórzane plus jeden? Ma. Plus jeden w sensie armor, czy plus jeden? Plus jeden armor. To już mam takie. Okej, okay, no to sprzedaję. I mówisz plus jeden. No to jestem przyzwyczajony do tego, że patrzę po prostu na staty, jakie daję, a nie na blessed. Dobra. Słuchaj, ja przed sklepem wyrzucam masę przedmiotów, które są po prostu... jakiś... O, spellbook dla ciebie może się przydać. Dobra, idę, przedmioty, idę. Które po prostu można sprzedać, no nie? Yes. Albo zaprejzować. Słuchaj, takiego zawału teraz miałem, bo słyszałem... Bo zacząłem cię leczyć, no ja wiem, tak. Przepraszam. Dobra, ogarniam sobie... Gdzie on poszedł? Dobra, jest w sklepie, zamknę mu drzwi, żeby go nie kusiło. Dobra, gościu, masz tu zepsuty pikak. No i wiesz, jak sprzedaję coś... Flawless jak... piece of worthless glass, jeszcze przeklęte, masz, to daję ci. Zajebiście. Słuchaj, jakbyś... jakby on sprzedawał fruit juice'y czy jakieś inne potiony, kupuj wszystko praktycznie, bo wszystko co wypijesz ma swoją wartość wtedy. Mhm. A ja biorę te wszystkie armory co tu były i to co mogę dam tobie do sprzedania. Very good, very good. Wszystko co nie jest magiczne na pewno, więc magiczne tutaj upuszczę to, bo magiczne jak najbardziej Froze będę chciał zostawić. Dobra, dawaj mi Potion of Healing Bubbly, trading sobie wbijemy elegancko. No, powiem ci, że potionów mam od cholery. Dojebanie. Trading na 19. Już więcej potionów gościu nie sprzedaje, a szkoda. Nie obraziłbym się, jakby coś jeszcze miał. W zasadzie dla mnie. Dobra. Bardzo powoli. Trading na 20. Mam Ring of Conflict, jakbyś chciał. Są sytuacje, w których naprawdę się przydaje. Wiem. Zresztą pamiętasz, jak wtedy tych kurwiastem wiem, takie... dlatego mówię. Możesz zjadać puszki, prawda? Mogę. Bo mam akurat fresztiny 4, to kupię. Trading na 24. Smells like lamb! O nie, nie możesz tego jeść. Mogę, jestem... Lamb! Ty wiesz, co to znaczy? Tak, jak... Jagnięcina! Jesteś człowiekiem kozą!
Człowiekoza. A nie człowiek, prawie jak narkoza. Dobra, masz. Tutaj... rzucę ci te puchy, bo strasznie jestem... Oj. To a jest. Ja podrzucę tam bliżej człowiek do sklepikarza. Morfina. Człowiek morfina. Podrzucę tam bliżej sklepikarza. Myk, nawet HP Regen daje. Wyrzucam wszystkie tam przedmioty, które... Dobra, a ja za tobą te pozostałe puszki wyrzucam. Jasne. I w sumie też trochę jedzenia ci wyrzucę, bo mi się już po prostu w dupie poprzewracało i nie mieści. Zgadza się. Ja już wiem, jak się nas w Barotram, jak kiedyś będziemy grali. Pyk, proszę. Aż się boję, no dawaj. A puszki tam gdzieś na tyle rzuciłeś? Czy tu, nie, tutaj obok Everil, tu gdzie ja stoję dosłownie. Żebyś miał blisko, żebyś nie musiał latać. Jasne. Aha, i ten Ring of Conflict też ci rzucam. Wydaje mi się, że te wszystkie zwykłe jedzonka mogę tobie odrzucić, bo ja sobie puszkami pełne życie będę odnawiać. O kurde, nie mogę chodzić, jestem aż tak przeciążony. Proszę. Okej, teraz mogę powoli. Tutaj wodno chodzisz, że nie masz animacji chodzenia. Słuchaj, pieniądze. A ty, jakby co, jeszcze 1700... Czekaj, a mogę zrobić tak? Mogę, okej, ty, to będę robił takie sztuczki jak w Falloutie. Ty po prostu suniesz po ziemi, jak, tak, jak statua. Jak ten SCP, co się porusza, jak się na niego nie patrzysz. To widzisz, to dlatego się tak wolno poruszam, bo się na mnie patrzysz. Przełącz kamerę na kogoś innego. Dobra. Ja tam jeszcze oprócz tych przedmiotów i jedzenia wyrzuciłem ci tam 1700 gelda, dobra? Okej, dobra, zaraz tam podejdę. Czy ja jestem w stanie... O, nie jestem w stanie twoich działek. My stores are too full to part with any more gold. No co ty, gościu, dajesz? Nie mogę więcej już mu sprzedać. Lol, nawet nie wiedziałem, że jest takie ograniczenie. No! Trudno! Ja pierdzielę. Trudno, Scooby! To za cfel. Dobra, wszystko co powiem. Ale drzemy sobie i tak przejrzę. No. Yes, yes. Is it a piece of glass? Eredin break glass? A będziesz w stanie wziąć te żarełko? Już się wracam. Bo mi zostały dosłownie dwa miejsca w ekwipunku. Chrupek mi spadł. Chrupek ci spadł? O nie, przykro troszeczkę. To nic. I to są ładne kurde kryształy i on powinien je wziąć, ten śmieć. Cip, cip, ciap, ciap. I tak już mamy masę hajsu, która już nam starczy na resztę. A gdybym coś od niego kupił, to wtedy mógłbym mu sprzedawać, to tak nie działa. Aha, możesz... dobra, rozumiem, bo na buybacku on ma 25 przedmiotów, to pewnie przez to. To może jakbym kupił najtańsze gówna typu shortbow z powrotem i spróbował mu sprzedać, działa, okej. Okay. Czyli odkupuję przeklęty flawless piece of garbage za jeden i sprzed... Okej, okay. Proszę bardzo. Co tam jeszcze mogę od ciebie odkupić z powrotem? Jaki gówniany przedmiot masz tutaj? Za 18 golda jakaś tarcza zepsuta i łap tutaj Flawless Obsidian. Czy to jest ten słynny Isaac Warkey do Rumie na Gridierze? Tak. Tak. Dobra, ja tak czy siak już wszystko mam porobione. Tam widziałem, że chyba wziąłeś te 1700 gelda, no nie? Tak. Mam teraz obecnie na sobie 4579. Więcej nie potrzeba na resztę gry. A ja biorę te wszystkie magiczne przedmioty do wyrzucenia w Frozie. I gitara siema. Jestem już gotowy przy wyjściu, jakby co. Gitaron siema? Tam już jeszcze, więcej nie... Ja jeszcze tylko rozkopię ściany z goldem, bo tutaj po drodze właśnie mijam. A jeżeli jeszcze masz, to spoko. Tylko ostrożnie, bo słyszałem ciap-ciapy gdzieś jeszcze. No jak usłyszę ciap-ciapy, no to przychodzę w tryb, wyciągam różdżkę i się boję. Jakby co, jestem przy wyjściu, więc jakbyś umarł, to po prostu spamuję wyjście, nie? W sumie sprytne. Jak najbardziej, prawda, Scooby? Szłeł, gold. Gold, Marcia, gold. Śmierć. To słowo rum powinno znaczyć mniej więcej tyle dla ciebie, co śmierć. Doktor Litz dniej. Doktor Lipsy. A jakie tam w ogóle śmieszne potiony dla nas zdobyłeś? O, słyszę ciap-ciapy, poczekaj, przełącz się w tryb różdżki. Śmieszne potiony, mam na przykład 6 Bubbly Potion of Healing, 9 Potion of Restore Magic, 3 Sicknessy, 5 Wody, 3 Acidu. O, ciap-ciap magiczny. Hehe, you're dead! You fucked up! A czy twoja różdżka jest przeklęta? Zobaczmy. Powiedz, że nie. No dawaj. Nawet jak jest przeklęta... Jest przeklęta, no to lepiej, to sobie po prostu założę i wywalone. Spoko. Ja jakby co na boku mam tu odpaloną moją ściągawkę z najważniejszym. O, troll! O, nie żyje.
Taki był mądry, a teraz zdycha. Dostaw szyję, nie żyje. Taki był mądry, ale jak obraził Isamu... Nie, to nie Isamu, kto to był? Jakiegoś jednego z tych patostreamerów i w McDonaldzie, co dostał z liścia w twarz. A, Rafonix, tak. A tak, takie... Co ty robisz? Kasuj to, gówniarzu. Takie, jaki był jego plan w ogóle? Czy on ma świadomość tego, do kogo pisał i jakie mogą być konsekwencje tego, że poda mu, gdzie się aktualnie znajduje? Na co liczył? Nie zmienia faktu, chyba że właśnie liczył na to, że go pobije, bo potem miał rozprawę o pobicie, no nie? No tak, dostał odszkodowanie kuracyja z wykopu i... O, skrzynkę znalazłem i to jeszcze z kamieniami szlachetnymi. Travis, ja je zidentyfikuję najpierw, bo... Czyżbym słyszał więcej pieniędzy kropka 300 za jeden dżem, no słuchaj... what can I say, Travis? It's a beautiful 2750 worth of ruby. Not gonna lie, I am going to sell that. Dobrze, dobrze. I can fix that girl. Ja tu na kacu sobie siedzę na rogu. Jedyne co mam to dexterity zmniejszone o połowę. A sobie jeszcze czarowanie podbiję, bo w sumie tak se chodzę, to sobie będę czarował, a co mi tam force boltu się nauczę. Będziesz czarował taki, ale jestem mądry i fajny i tak czaruję sobie. Jestem czarujący. Come on, to było śmieszne z byciem czarującym. Gdzie ten guzik z nożem? Fuck off. Fuck off. Fuck off. Dobra, więc mam dla ciebie takiego ładnego dżema. Co tu jeszcze mamy? Takiego najtańszego. Za 10 jakąś gówno czapeczkę. Nie no, weź sobie dżema, a czapeczkę to ci wyrzucę na ziemię i sobie ją sam weźmiesz. Frajerze! Okej, okay, no to ja już ewakuuję się. Zrobiłem ale, co chciałem. Ale ty wolny jesteś. Kurczę, wiesz ile złomu mam w plecaku z 5 różdżek i jeszcze 10 tysięcy potionów. A to wszystko dlatego, że mogę! O, złoto! Ej, a to działa, że gold to też ma swoją wagę? I don't know. Bo... Nie może. Bo dawniej kiedyś... Nie ma. Okej, na całe szczęście nie ma. Bo kiedyś miałem całą masę golda, to było w starej wersji. Jak je podniosłem, to... Jak je wyrzuciłem, to nagle przyspieszyłem. Kurde, co to kurde Fallout, gdzie amunicja waży? I takie, o, mam karabin snajperski, ten anti-material cannon, i nagle takie, nie mogę chodzić XD. Well, it waits a lot. Siema, mordo. Siema, coś trzeba zabrać? Nie, już wszystko mam ze sobą. Możemy a te boty? Wychodzić. Sentry, boty i tak niestety dalej? Niestety nie da się, tylko Froza je może. Aha. A ja się z nimi zaprzyjaźniłem, to one pójdą ze mną? one tylko stoją. ale zobaczę, no zaprzyjaźniłem się z nimi, dostałem leadership, lecimy. Dobra. Nie, siema Froza, mam dla ciebie masę fajnych przedmiotów. Proszę. I jedzonko dla ciebie, Garecik, jeżeli sobie życzysz, to ci wszystkie takie... Ja mam mało miejsce, proszę nie obciążaj mnie, nie rób mi tego. Dobra, to ja będę nosić. Masz tutaj Garet Lightning, książkę. Okej, zobaczę, czy mogę się nauczyć. Mogę. Zjedz. O, czapa. A ja szukam szczura. Zidentyfikuję sobie ją. O, cfel do mnie strzela? Spoko, se strzelaj. Idealnie, stoję tak idealnie i kolej sobie do mnie strzela. Ale plus 8 inta, ale będę teraz robił rzeczy. Ja dziękuję, ale mi się podoba. Sphinx Veil. Najlepszy hełm wojenny. I mogę dzięki temu Magic Missile się nauczyć. I... Dobra, tu mam dla ciebie książki do zjedzenia w takim wypadku. Już mogę identyfikować spellem i rzucać Magic Missile. A wziąłeś ten Lightning? Tak, Light to też mam. Ale chyba będę Magic Missile rzucał, bo kosztuje tylko jeden manu więcej. Dobra, jeb! Hello! O, przejąłem, zajebiście. Dobra. Ale to kurwa, nagle wszyscy się na mnie rzucili, a wy se gadacie kurwa o rzeczach. Okay, Lightning mogę przerobić, tak? Tak. Dobra. Lightning, Magic Missile i Identify możesz przerabiać. Okej. Okay. O, zlew, napełnijmy sobie potionki. Potrzebuję butelek. Już. O, tu stro! O nie, Travis, pomocy! Killa rzucam. Gdzie żeś polas? Pobiję go. Mam odporność. Możecie mi go nawet zostawić, to se... A, dobra. Level up. Kurwa, jaka panika ze strony Frozen. Podoba mi się, jestem botem, mam większą percepcję niż większość istot ludzkich w międzyczasie. Przechodzę obok, śmierć.
Tutaj w ogóle sprzedawca jest z broni i armorów, więc możesz nieźle się na tym obłowić, Garecik. Hmm, yes. Czy chodzi o pieniądze? Tak, jak najbardziej, jeszcze jak. Poproszę, Potione. Chcesz kupić ci 5 piwek, bo stać mnie. Oczywiście. No to nakupuję. Rzucam dwie butelki. Chociaż jednego wroga samotnego szukam. Travis. Ale spokojnie, ja tam jestem na tyle, bo szukam sobie wroga po prostu. Nie, bo chciałem... Nie, dobra. Okej, coś tu się zadziało? Mam tyle tarcz i chciałbym je spożytkować. U książka digowania, kto chce? O ja! Masz. Yes. Kurde, digging? Zajebiście. Digging? Nauczony jestem. Dobra, to w takim wypadku jak się nauczyłem diga, to wyrzucam książkę, możesz ją zjeść i dwa kilofy. Serviceable pickaxe i excellent pickaxe. Bawcie się, chłopaki. Ja mam tinkerik na 60. Yeah. A, Travis, gdzie jest, ja ci rzucę piwko? Szukam szczura, wychodzę. Który gdzieś tu mi ucie... Jest, widzę gnoja, gonię go. Gonię, kurwa, widzę gnoja, okej. Okay. Widzę gnoja. Szczurkę 17, witam w kolejnym odcinku. Ja pierdolę, chodź tu. Jest, mam szczura. Gryź mnie. Baw się ze szczurem. Dobra, wy se róbcie poziom, zbierajcie sobie przedmioty, a ja sobie tu leveluję. Very good. A w ogóle mamy 55 minut na nagraniu, także bym powiedział, że dziękuję za oglądanie i widzimy się dosłownie od razu, zaraz. Także yo, bywajcie. Bywajcie.